W noworudzkim technoinkubatorze w środę 25 listopada odbyła się 13. sesja Rady Miejskiej. Dzisiejsza sesja, 13. sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odbyła się wyjątkowo w obiektach noworudzkiego inkubatora technologicznego. Z tej racji, że była to sesja tematyczna poświęcona rynkowi pracy w Nowej Rudzie, było wiele różnych ciekawych prezentacji. Przedstawiały się firmy, które prowadzą tutaj swoją działalność, jak również prywatni przedsiębiorcy. Dzisiaj będziemy gościć instytucje aktywne na tym rynku pracy, więc zarówno Powiatowy Urząd Pracy, jak i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, biznesu, specjalną strefę ekonomiczną, Agrorek oczywiście, a także przedstawicieli najważniejszych, największych firm pracodawców na naszym terenie. Wiodącym tematem sesji była sytuacja na rynku pracy w Nowej Rudzie. Chcemy rozmawiać o tym, co do tej pory zostało w tym zakresie zrobione, jaka jest sytuacja na rynku pracy i jakie ewentualne inicjatywy należałoby podejmować i kreować w przyszłości, aby ta sytuacja na tym rynku pracy, czyli przede wszystkim problem bezrobocia, był jak najmniejszy. No możemy powiedzieć, że dzisiaj ta sytuacja jest znacznie lepsza niż była na przykład 10 lat temu, bo jeszcze 10 czy kilkanaście lat temu mieliśmy w Nowej Rudzie ponad 3000 osób bezrobotnych. Dzisiaj jest to ilość poniżej 1300, więc znacznie mniejsza ilość osób bezrobotnych, ale w tym czasie, w tych ostatnich 10 latach rzeczywiście wiele się wydarzyło w Nowej Rudzie i podjęliśmy wielkie wyzwanie restrukturyzacji naszego miasta i naszego mikroregionu w zakresie przekształceń przemysłowych, branżowych i rozwoju nowego przemysłu na naszym terenie po upadku tego, który został w latach 90. zlikwidowany. Przede wszystkim mam tu na myśli przemysł wydobywczy węglowy. Bezrobocie w powiecie kockim spada, również spada tutaj w mieście Nowa Ruda. Cieszymy się z tego, bo im więcej miejsc pracy, tym mniej osób bez pracy. Mają środki finansowe, mogą utrzymywać swoje rodziny, a przede wszystkim ta sprawa socjalna. Środki nie są wydawane na zasiłki, a są celowo przeznaczone na tworzenie miejsc pracy. Potrzeba chętnych i dlatego współpracujemy z pracodawcami, bo to pracodawcy tworzą miejsca pracy, a my mamy środki na refundację wynagrodzeń oraz na wyposażenie tych stanowisk pracy. Poprawa sytuacji na miejscowym rynku pracy w dużej mierze jest zasługą realizowanych projektów oraz instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości stosowanych przez Gminę Miejską Nowa Ruda. Zarówno nasze działania wspólne z Agencją Rozwoju Regionalnego Agrorek, czyli tworzenie parku przemysłowego, centrum biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości technologicznych i tworzenie przyjaznych i dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, wydaje mi się, że przyniosło w ostatnich latach oczekiwane efekty, gdyż pojawił się po prostu tutaj nowy przemysł i nowe miejsca pracy. Mamy nadzieję, że to nie koniec, bo cały czas mówimy i działamy w kierunku przygotowywania kolejnych terenów pod ewentualne zagospodarowanie przemysłowe i mamy nadzieję, że związane z tym powstawanie kolejnych miejsc pracy. Dzisiaj stworzyliśmy właściwe już warunki i otoczenie dlatego, żeby te inwestycje tu się działy i nawet ten przemysł zagraniczny, ten nawet największy, bo koncern Umicore również wybrał Nową Rudę jako lokalizację swojej nowej fabryki, daje pozytywne myślenie na przyszłość, że te miejsca pracy tutaj mogą powstawać i ten zaczyn w postaci parku przemysłowego, który 10 lat temu rozpoczęliśmy budować. Dzisiaj pokazuje, że to był dobry kierunek i zaczyna przynosić dobre efekty. W części roboczej sesji radni podjęli szereg ważnych uchwał, m.in. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Tradycyjnie zmiany w budżecie, zmiany w wielokrotnej prognozie finansowej. Z ważniejszych uchwał, które dzisiaj radni uchwalili, to przede wszystkim uchwała zmieniająca zasady funkcjonowania noworudzkiej karty rodziny 3+. Doszło do zmian i dostosowaliśmy przepisy do karty ogólnopolskiej przyjętej jeszcze, zaproponowanej przez prezydenta Komorowskiego. Bardzo ważna uchwała w dniu dzisiejszym to stawki podatku
rynków lokalnych, od nieruchomości, od gruntów, od działalności gospodarczej, jak również też zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie dzielnicy Drogosław. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły sesję Rady Miasta Nowa Ruda.